Kończy się czas ostrzegania, zaczyna proces egzekwowania. Tak pokrótce można streścić plan naprawczy zmierzający do poprawy wskaźników segregacji odpadów w mieście. I dodać należy, tanio nie będzie. Mówimy o tym od lat, realizujemy szereg kampanii informacyjnych, szereg kampanii zachęcających do tego, by te śmieci segregować lepiej tu u źródeł, u podstaw w naszych domach, a niestety wciąż w Suwałkach mamy z tym problem. Ale należy też podkreślić, że nie wszędzie, bo z obowiązku segregacji bardzo dobrze wywiązują się mieszkańcy domów jednorodzinnych. Tutaj firma PGK, która odbiera śmieci z terenu miasta, nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego segregowania. Natomiast problemem cały czas są budynki wielorodzinne, zabudowa wielorodzinna. Tutaj cały czas ta segregacja, no mówiąc pokrótce, wygląda źle. I tam, gdzie jest ów problem, zaczną się koszty, zapowiada ratusz. I wygląda na to, że determinacja jest ogromna. Wygląda dobrze w tych miejscach, gdzie zarządcy nieruchomości zdecydowali się, by zamknąć wiaty śmietnikowe, czy to na tak zwane chipy, czy to na klucze. Tutaj pracownicy spółki PGK mówią, że rzeczywiście w tych miejscach ten poziom segregacji uległ znacznej poprawie i jakby nie mają zastrzeżeń do tych miejsc. Natomiast tam, gdzie te wiaty są ogólnodostępne, nie są w żaden sposób monitorowane przez kamery, tam cały czas jest olbrzymi problem. Zastanowiła nas jednak pewna prawidłowość. Według informacji podanej przez Kamila Schnella, problem niewłaściwej segregacji dotyczy niemonitorowanych lub ogólnodostępnych wiat, w których składowane są odpady. Niektórzy zarządcy zainwestowali w kamery, zamki i problem się rozwiązał. Od dawna jednak nie wszyscy zarządcy są gotowi na poważne podejście do tego tematu. Od 1 sierpnia spółka PGK wraz z pracownikami miejskimi przystępuje do bardzo skrupulatnych kontroli wszystkich wiat śmietnikowych. Nie będą to już kontrole wyrywkowe, kontrole zapowiedziane, będą kontrolowane po prostu wszystkie co do jednej wiaty śmietnikowej. Na podstawie zarządzenia o tych kontrolach, które w naszym mieście jest od roku przyjęte, jeżeli będzie tam coś nie tak, najpierw będzie wręczana żółta kartka, następnie będzie wręczana czerwona kartka i jeżeli po tych dwóch upomnieniach nie będzie żadnego efektu, to niestety będą kierowane decyzje o nałożeniu na tych mieszkańców stawki za odpady niesegregowane, która w naszym mieście wynosi 82 zł. Wygląda więc na to, że niezależnie od tego, kto winien jest kiepskiej segregacji, płatnikiem zawsze będzie mieszkaniec. Niczym mantrę Kamil Schnell powtarza. A może to prezesów by trzeba było ukarać, a nie mieszkańców, że nie pilnują tych wiat śmietnikowych? My oczywiście te pisma kierujące do prezesów spółdzielni, czy też innych zarządców wspólnot mieszkaniowych, zwrócimy uwagę na to, że tam, gdzie te wiaty zdecydowano się, by zamknąć, tam ten poziom segregacji jest lepszy i po prostu poprosimy o taki harmonogram zamknięcia tych wiat, wszystkich wiat na terenie naszego miasta, a równolegle niestety będziemy również kontrolowali te wiaty, ponieważ no tutaj ten okres, można powiedzieć, takiego dobrego serca. Kara poszła w setki tysięcy złotych. Takie są przepisy, takie są stawiane wobec nas wymagania, że musimy podejść odpowiedzialnie do tematu segregacji śmieci i po prostu to robić. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego do tej pory mieszkańcy segregujący odpady nie pokonali oporu zarządców wielorodzinnych budynków i nie zażądali od nich zamknięcia lub monitorowania wiat, co, jak zauważa ratusz, wyraźnie poprawia efektywność segregacji. Być może podwojenie opłat skłoni wreszcie Suwałczan do uporządkowania sprawy odpadów.